historia, którą na nowo piszą ci, którzy dziś wystąpili w pierwszoplanowej roli. Bo zarówno Maiken Kaspersen-Pala, jak i Johannes Kleber pokazali coś takiego, co cechuje wielkich mistrzów. To, jak zachowują się przed startem, jak zachowują się w trakcie rywalizacji. Proszę zobaczyć, gdybyśmy powiedzieli, że jesteśmy na zgrupowaniu poprzedzającym sezon narciarski, trenuje Włoch z Norwegiem, powiedzielibyśmy państwo, że mówimy prawdę, a to jest bieg o mistrzostwo świata. Duży spokój, gorące serce, chłodna głowa. To trzeba o tym pamiętać. Być może tego jeszcze doświadczenia zabrakło naszym biegaczkom narciarskim, podobiecznym Aleksandra Wiercielnego i Justyny Kowalczyk, które, przypomnijmy, nie przebrnęły eliminacji, ale są to dziewczyny młode, nastoletnie. Monika Skinder nie ma jeszcze 18 lat, ma lat 17. Wszystko, co najpiękniejsze, dopiero przed nimi. Miejmy nadzieję, że oglądały, patrzymy do końca, jak to robią najlepsze i najlepsi dziś. Maiken Kaspersen-Pala i Johannes Kleber. Ja myślę, że jeśli chodzi o nasze biegi narciarskie, przyszłość biegów narciarskich, nie ma się o co martwić, bo jest Monika Skinder, jest Izabela Bartuś, która także podczas Mistrzostw Świata Juniorów zajmowała miejsca w czołówce, Weronika Kaleta, o czym to podkreśla Justyna Kowalczyk, robi bardzo duże postępy. Miejmy nadzieję, że to będą zawodniczki, które będą w stanie rywalizować z czołówką Pucharu Świata. Tu widzimy jeszcze raz finisz sprintu mężczyzn i myślę, że można powiedzieć, że trochę sprawiedliwości stało się zadość, dlatego że na pierwszych dwóch miejscach mamy zawodników, którzy w tym sezonie Pucharu Świata byli najlepsi. Johannes Klebo wygrał 4 sprinty, Federico Pellegrino wygrał 2 sprinty, Gleb Redding 4 razy biegł w finale, a zatem nie ma tutaj przypadku. Jeśli chodzi o kobiety, podobnie na pierwszych dwóch miejscach, bo Stina Nilsson i Maiken Kaspersen-Fala rzeczywiście bardzo imponowały w trakcie tego sezonu, ale takie niespodzianki jak Mari Eide także lubimy. Ten chłopak ma 22 lata, a zachowuje się jakby te zwycięstwa, sukcesy były dla niego codziennością. Naprawdę wielki mistrz, człowiek, którego kariera dopiero się rozwija, który ma dopiero niespełna 23 lata, człowiek, który może zrobić wszystko, już bije rekordy, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw, wymazuje z tabel te wyniki, które osiągali jego wielcy koledzy. Johannes Klebo rzeczywiście może nawiązać do tych najwspanialszych super tradycji norweskiego narciarstwa. Pod warunkiem, że znajdzie motywację, bo jak mówił, nie wie, czy w wieku lat 30 będzie chciało mu się dalej biegać. W tej chwili cel jest taki, by dotrwać do Mistrzostw Świata w Trondheim w 2025 roku, a zatem będzie miał wtedy lat 28 Johannes Klebo. No, ale wystarczy, że poczeka rok i kolejne igrzyska olimpijskie. Miejmy nadzieję, że motywacji mu nie zabraknie. Przede wszystkim musi znaleźć motywację sam w sobie. Myślę, że tu żadne zachęty, bo na pewno sponsorzy, wszystko to, co dzieje się wokół Johannesa Klebo, powoduje, że staje się on taką gwiazdą norweskiego sportu. Wszyscy go podglądają, obserwują, co robi, jak się zachowuje, jak trenuje, jak reaguje na ewentualne porażki, jak zmieniają go zwycięstwa. Na szczęście go nie zmieniają. Cały czas pozostaje sobą, tym zwykłym, skromnym, norweskim, zakochanym sporcie młodym człowieku i niech takim pozostanie. Zresztą razem z dziadkiem wydali książkę, napisali książkę. To był taki, można powiedzieć, przez opinię publiczną potraktowany jako taki podaranek na święta, w którym to właśnie Johannes Klebo pokazuje całą swoją drogę do mistrzostwa, opisuje i przede wszystkim pokazuje, jak wielką rolę odegrało w jego życiu to, co jest bezcenne, rodzina. On cały czas jest wspaniałym synem, wspaniałym wnukiem, słucha swojego dziadka, wie, że mądrość trzeba czerpać od tych, którzy przeżyli lat zdecydowanie więcej od niego. Proszę zobaczyć, fantastyczne widoki. Ja kocham takich sportowców, takich, którzy, tak jak Otylia Andrzejczak, jak Adam Małysz, jak Kamil Stoch, jak Robert Korzeniowski. Posłuchajmy Johannesa Klebo. It was really strange because on the top everyone was stopping and no one wanted to go first, so it was just standing there and after some seconds one person go and then everyone was following him. So yeah, I had a plan today to try to be second in the before the last lap there, and yeah, it was I think it worked quite good and it's very very cool. Mówi o tym, że to była dziwna sytuacja, kiedy na górce nikt nie dyktował tempo. Tam ruszył do przodu jeden z zawodników, to był Lukasz Szanaba i zrealizował swój plan. Well done, congratulations.
Well done, dobra robota, powiedziała przedstawicielka Światowej Federacji Narciarskiej Johannesowi Klebo, który mówi o tym, że rzeczywiście to był wspaniały, niezapomniany dla niego dzień. Tak powiedział także Johannes Klebo, że chciał być drugi na szczycie ostatniego podbiegu i z drugiego miejsca atakować na finiszu. Bardzo emocjonująca rywalizacja, jeśli chodzi o zmagania kobiet, tam złoto Majken Kasper-Setfali. Jeszcze bardziej emocjonująca rywalizacja w zmaganiach mężczyzn, tu złoto dla także Norwega Johannesa Klebo. To wszystko na dziś. Zapraszamy na niedzielną transmisję sprintu drużynowego z udziałem, miejmy nadzieję, reprezentantów Polski. A za uwagę dziękuję. Jarosław Idzi i Piotr Meissner. Mówimy do usłyszenia. Całe życie wygrać o najwyższą stawkę. Wojciech Szczęsny, Krystian.